Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie w moim warsztacie. Dzisiaj mamy nietypowego bohatera odcinka. Oto nasz bohater. Pokaż kotku, co masz w środku. Tu już leżą części, wszystkie wyjęte, akumulator, wszystko odłączone. Jest to iRobot odkurzacz sprzątający w dość niskim wariancie. Pani mówi, klientka, że kłopot jest z wciąganiem. On niby działa, wszystkie funkcje włącza, natomiast z jakiegoś powodu nie wciąga kurzu z podłogi. No i musimy sprawdzić, czy działa wirnik i musimy sprawdzić, czy działa turbo szczotka. Zabawę zaczynamy od silnika, który wciąga, od dmuchawy, która wciąga. To jest wtyczka wielopinowa, bo to jest razem czujnik prędkości obrotów i wszystko. Cały komputerek jest na tym silniku. Spróbujemy to otworzyć. Tutaj jest element, który wiruje. Robi nam pęd powietrza. Patrzymy tutaj w tę dziurę. Czy... No jest w miarę czysto, za chwilę to przepędzluje. Jeszcze. Ale no, tragedii nie ma. Myślałem, że może coś wciągnął. A tu tragedii nie ma. No, trzeba to przeczyścić i zmontować. To nie jest nasz powód usterki. Ok. Mamy tutaj ładnie wszystko wyczyszczone. Możemy to z powrotem złożyć w jedną całość. O. Ciężko mi jedną ręką to się robi. Są takie zaczepy, one muszą skoczyć. I tutaj. No, skakujcie. Tak. Tak, no, klikło. Coś tam klikło. O, tu też klikło, dobra, jest. Tutaj dwie śruby. I z powrotem montujemy. Ok, zmontowałem to. To ma tak się trochę kołysać, żeby pracowało, żeby drganie przychodziły. Zostało nam tylko tą uszczelkę jeszcze tym wcięciem założyć. Na miejsce tak jak powinno być. Ona tutaj ma być założona. O! I już zaczyna lecieć. Jak powinno, wchodzić sterowki. No to co, patrzymy na turboszczotkę. Ok, korzystając z okazji, bo mało u mnie takich rzeczy na kanale, pokażę, proszę nie przejmujcie moimi rękami, to farba po innym projekcie. Szukajcie na moim kanale, jest film o remoncie samochodu dalej sterowanego, jako hobby moje. Tu mamy tą dmuchawę, co wciąga tu przez te kratki, to jest szczelnie zamknięte. Trzeba sprawdzić, że jest szczelne, bo może tu ucieka, wciąga nam powietrze i wtedy... O, tu muszą być te uszczelka, nie? Ona musi tutaj wejść. Jedno w drugie, żeby było szczelnie. Taki jest warunek. Bo jeżeli będzie górą brało i nie będzie wciągało, tu jest pojemnik na kurz. Tu jest elektronika. Taka pokryta, tak jak w pralkach się robi. I zmywarkach, takim laminatem. Rzekomo wodoodpornym. Włącznik. Nie, tu jest włącznik, a to jest czujnik chyba, czy jest włożony ten pojemnik na kurz. Czujniki, tu się podłącza te czujniki z przodu. Tu z tyłu widać są takie o, czujniki na podczerwień od zderzenia ewentualnego. Emituje podczerwień i patrz się odbija. To jest czujnik już. To jest jej odbite światło. No dobra, teraz taki rzut z góry. I szybciutko skręcamy.
teraz jak mamy już skręcony, to jest bardzo istotna rzecz. Odkurzacz ma czujnik, to jest przycisk, jak klika. Tu też. I tutaj ma trzy czujniki na wypadek, jak był na schodach czy na balkonie, żeby nie spadł. Żebyśmy mogli go sprawdzić do góry nogami, czy on się w ogóle włączy i zacznie kręcić szczotkami, kółkami, bocznymi szczotkami i tak dalej. Tu jeszcze jest biało-czerwone, bo ma czujnik, dwa czujniki podczerwone i patrzy, mi się odbija biały. Czarny wiadomo nie odbija, pochłania, biały odbija i on patrzy, czy jedzie i jak szybko. Potem wie, czy się w ogóle porusza. Tutaj jest bardzo ważne miejsca, żeby to oczyścić. Zawsze jest to brudne, to już wyczyściłem. Więc te czujniki trzeba będzie zakleić białą taśmą. Kółka wcisnąć i dopiero wtedy włączyć play, żeby on zaczął kręcić. Próbujemy, próbujemy. W tym celu biorę sobie trzy naklejki białe. Bo usterki samej w sobie w odkurzaczu nie mamy. Więc szukamy dalej. Dzięki temu będzie się biały kolor odbijał i on będzie myślał, że jest ok. Tylko że na stole trzeba spilnować, bo on teraz na stole może spaść. On się zrobi ślepy na upadki. Dobrze. Jakoś się tam to trzyma. Teraz musimy włożyć mu te wszystkie, postawić go normalnie. Włożymy mu pojemnik od wody. Jest. Włożyć musimy mu pojemnik na kurz, który mam tutaj. O, się. O. Dobra. No i teraz włączamy. Zaświeciły się światełka wszystkie. Pik. OK. Spróbujmy. To nie będzie wcale łatwe, to jeszcze odpowiedź przycisk. Wciągnę sobie. Będzie łatwiej. I teraz tak. Tu naciskamy oba. No właśnie, rąk mi brakuje. Włączamy play. Tak jest, puściłem kółka, zatrzymał się, że go podniosłem. Wszystkim kręci. A teraz błąd, że założę, żeby było widać. I jeszcze raz. Jakbym mógł jakoś zablokować. Coś tu włożyć, żeby zablokować jedną stronę. Wypadnie. Zaraz sobie zaradzimy na to. O! Taka gumowa. No, super. Tą też wciskam i wciskamy play. Szczotka kręci. Boczne kręcą. Tak. Tu kręcę, żeby myślał, że jedzie. Oby mój obkręcać. Wszystko jest sprawne. Teraz błąd zgłosi, bo wykrył na czujniku, że koło do góry poszło, czyli jego za nim jest podniesiony. OK. Biała do białej, zielona do zielonej. Dobrze. Ops.
A w jakim stanie jest sam filtr? No, filtr tak jak widać. Szału nie ma. O. Filtr HEPA. Nic, trzeba będzie go wydłubać. I się to wyżywa. I weźmiemy go, wydmuchamy. Jeszcze mi klientowi oddam. Klientce. Natomiast tutaj żadnej mechanicznej usterki nie ma. O, zatrzymałem, żeby... Też on niby ma czujnik, ale... Ale... Tyle z naprawy. Nie było to jakieś spektakularne uszkodzenie. W zasadzie już to sprawne, można powiedzieć. Wieje z tyłu wiatrakami, z tyłu dmuchawa pracuje. Także wszystko jest z nim w porządku. No hej! Odkryj przyszłość zaawansowanej technologii z firmą Jabłoński Komputery. Dołącz do nas, aby obejrzeć ekscytującą serię filmów poświęconych nowoczesnej elektronice. Nie zapomnij zasubskrybować naszego kanału i kliknąć ikonę dzwonka, aby być na bieżąco z naszymi najnowszymi treściami. Dziękujemy za obejrzenie tego odcinka i do zobaczenia!